Witajcie, kochani, witajcie. Mamy 11 listopada, czyli 11:11. Czas być liderami. Czas kreować własne życie. Właśnie przejechał autobus szkolny, a więc czas się uczyć. Szczególnie na temat siebie samych i sytuacji wokół. To czytanie z kart anielskich przeznaczone jest na czas od 14 do 20 listopada 2021. I gdybym zaczęła mówić wszystkim, jaka jest energia, no to moglibyście się zasmucić, dlatego tylko dla moich wytrawnych patronów poziom 11:11 będzie opowiedziany każdy dzień, jaka jest energia z kart anielskich, kart duszy, kart Grace, czyli wszystkich, jakie mam. I na mojej stronie bądź na Vimeo On Demand może rzucę, bo jest to rzeczywiście tydzień wyjątkowy. I czytanie na każdy dzień może być bardzo ciekawe. Podpowiem, że 19 jest pełnia księżyca i częściowe zaćmienie księżyca w znaku byka, ale już od 17 widzę rebelię, manifestację i to będzie trwało. Okay? Ale przejdźmy do tego, co mówią anioły. Widzicie już zadymę, no my tak pomyślałam, zadyma. Ale to jest kadzidełko, które ma oczyścić energię. Jest także świeca zapalona z medytacją. A więc przejdźmy do tego, co ja widzę. Pierwsza wiadomość, jaka wyszła, nasze uczucia. Mów pozytywnie, myśl pozytywnie, od razu, od samego rana. Najlepszym sposobem, żeby być pozytywnymi, to obudzić się i zanim nawet wstaniecie z łóżka, pomyśleć o przynajmniej trzech rzeczach, za które jesteście wdzięczni. Może być dobrze przespana noc, może być ciepło w domu, może być wygodne łóżko, może być, że macie co jeść, może być, że widzicie, chodzicie, słyszycie, więc takie bardzo podstawowe. Zawsze jest powód, żeby być za coś wdzięcznymi. Od tego zaczynajmy. Okay? Następnie jest, i to muszę postawić bliżej, bo to jest bardzo ciekawa wiadomość, a mianowicie, nawet podsunę jeszcze bardziej, poczucie bezpieczeństwa. Jest ktoś, kto trzyma miecz w ręce. Miecz to prawda, ale może także służyć do walki. Kto jak to, ale polska historia, historycy i ludzie wiedzą o tym. Więc przypatrzmy się, co jest dalej. Dlaczego to poczucie bezpieczeństwa jest ważne? Dlaczego ta solidna budowa, która akurat przyprowadza mnie do filmiku, który już zrobiłam, do mojej wizji, gdzie stałam właśnie na takim budynku zbudowanym z solidnej cegły i widziałam w dole płynących w głębokich wodach topiących się ludzi i krzyczących niesamowicie. Potem pamiętacie, że miałam jeszcze jedną wizję, że całe domostwa płynęły zatopione po dachy. I tatuś mówił mi, przygotuj się do lotu, bo polecisz gdzieś. Teraz zauważcie te osoby. Jedna czyha, podgląda. Już nie ma nic dobrego na myśli.
może podstępstwo. Tu jest ktoś inny, którego nigdy do tej pory nie widziałam. I tu jest ktoś, kto już jest z mieczem przygotowany. A więc poczucie bezpieczeństwa może stać się naprawdę istotne. Ok, odłożymy to na bok. To jest też także ważne, co dla Ciebie to oznacza. To może być narodowe, państwowe, międzynarodowe i nie oznacza, że w Polsce, może być w każdym kraju. Tutaj już w tej chwili w Stanach zapowiadają, a słyszałam wczoraj, ataki terrorystyczne możliwe, już zapowiedziane, na wszelkie uroczystości religijne. Czy to będą katolicy, czy Żydzi, nieważne. Tam, gdzie będą zebrania religijne, tam mogą być ataki. A więc ta wiadomość już by tu miała sens. No i mamy tutaj z kart natury mystery, tajemnica, niewiadoma. Te krople, no, może być pot, mogą być łzy, może być niewiadoma, bo woda, a mamy tyle teraz tego wszystkiego w skorpionie, może właśnie dotyczyć rzeczy, które nagle będą się pokazywać, wychodzić. Wróg się pojawi, kto jest wrogiem, przyjaciel, kto przyjacielem, kto na nas czyha. Czy to w związku, jakaś nieprawda i tak dalej, czy to na większą skalę. Wszystko możliwe, więc zapytajmy teraz może te. Pójdźmy dalej. Trzeba dbać o siebie, kochani. Skupić się naprawdę, skoncentrować na tym, co jest ogromnie ważne. Proszę, sama wyskoczyła piątka. Czyli konflikt, który prowadzi do zmiany, a zmiany do transformacji. Czakra gardła. Piękny niebieski kolor, błękit. Czas coś powiedzieć. I być może, że tak właśnie będzie. Ludzie wreszcie przemówią. To te protesty, manifestacje, rebelie. Ludzie wreszcie pokażą, z czym już nie jest im dobrze i być nie może. Co musi upaść. No niestety, to odczuwam bardzo głęboko. Co mówi Archanioł Michał na ten czas? Patrzcie. Tarcza obronna. Tam były miecze. A tutaj jest tarcza obronna. Archaniele Michale, proszę Ciebie o protekcję. Widzicie? Czuć się bezpiecznie. Tutaj napisane. Proszę Cię o protekcję dla siebie i dla moich najbliższych. Mojego samochodu, mojego domu. Żebyś obronił tą piękną tarczą. Otocz nas purpurowym światłem, które pozwala tylko czystej miłości przejść do nas. Proszę, zostań ze mną w dzień i w nocy i trzymaj moich ukochanych bezpiecznymi. I znowu jest safe. Teraz safe, który chcę pokazać. Jeżeli mi się uda. Safe. Widzicie? Save. I save. No, dlatego tym razem do czytania podchodziłam tak trochę mniej i słyszycie mój głos entuzjastycznie, ponieważ tylko zerknęłam na to, co astrologicznie będzie się działo i od razu odczułam, że ajajaj. Ale widzicie, powiedziałam, że niestety, żeby się coś zmieniło, a idziemy w stronę ogromnych zmian. To, co jest fake, to, co jest już niesłużące, upaść musi. I właśnie wchodząc w czas zaćmień, będziemy to widzieć coraz bardziej i trzeba się na to nastawić. Piętnastka, uhonorować swoją własną energię. A więc
co robisz, co mówisz, o czym myślisz. Czy robisz to po coś? Masz konkretny cel? Tylko po to, aby się martwić, denerwować i jeszcze wszystkich innych wkurzyć dookoła i przestraszyć. Ok? Więc naprawdę zwracać uwagę w tę stronę, w którą idziecie, czego pragniecie, bo pamiętajcie, że kreujemy swoją własną rzeczywistość. To jest ważne. Żyć w harmonii. No, tutaj ja widzę, że balans wewnętrzny jest ogromnie ważny. Pochopność, byle jakość, no bo oczywiście w ciągu tygodnia będzie też możliwość konfliktów z prawem, z władzami, z rządem, z policją, być może wojsko w grę wchodzi. Kiedy wiesz, co robisz, bo robisz to z przekonania i wiesz, że postępujesz właściwie i masz ciszę wewnętrzną, ty po prostu w to wierzysz, to jest jedna rzecz. Ale będzie sporo osób, które od po prostu, bez namysłu, będą robić coś, co nie ma sensu. No i trzeba będzie ponieść oczywiście najprawdopodobniej odpowiedzialność za to. A więc wewnętrzny spokój, podwyższenie wibracji. Widzicie, tu jest grajek. Gra na skrzypcach może. A więc muzyka. Uspokój się. Znajdź wewnętrzny balans, zanim coś powiesz i zrobisz. Tyle mogę tu powiedzieć. Teraz przejdźmy do kart miłosnych. Co w związkach? Bo też można spodziewać się różności. Zwrócić uwagę na dzieci. Zwrócić uwagę na dzieci, bo dzieci będą tu ważne. I być może, że będzie tak, tu pokazują. Jest pełnia księżyca, to jest 19, jak widzicie, piękny księżyc w dali i ona jest zmęczona, no to może być i on, anioł jest zmęczony. Być może są jakieś papiery, sprawa sądowa, rozwodowa, może związane z dziećmi, alimenty i tak dalej. A kto będzie miał dzieci, a czy płaci na dzieci? Może z tym związane będą jakieś dokumenty. Coś może się okazać. Ten anioł jest zmęczony i mówi: pozbądź się tej energii, wypuść. Wypuść tę energię eksa, czy ekski. Okay? Jest czas oczyścić swoją energię. Więc, no oczywiście, że pełnia księżyca przynosi więcej wiedzy, światła, pokazuje. Bo księżyc jest w pełni. Ok? Więc pewne rzeczy mogą wyjść. Pewne rzeczy mogą stać się jasne. Odnośnie ciebie, odnośnie twoich dzieci, odnośnie kogoś z przeszłości, z kim miałeś dzieci. I zaćmienie ma to do siebie, chociaż jest to częściowe, ale już weszliśmy w korytarz zaćmień. Zaćmienia mają to do siebie, że wreszcie pokazują prawdę. Rozumiesz to, co w innym czasie może widziałeś, ale do końca nie rozumieliśmy. Teraz już bam, jest. Już rozumiem. Staje się to jasne i oczywiste. I wiem, co mam robić. I na ogół postanowienia teraz podjęte rzeczywiście już nie ma drogi z powrotem. No i proszę, pełnia księżyca znowu. Kiedy obserwujesz gwiazdy, dajesz sobie pozwolenie na patrzenie tak, jak patrzą anioły natury. Twoja intuicja przyjdzie ci bardzo łatwo, pokazując dokładnie, co powinieneś wiedzieć i robić w tej sytuacji. No kochani, dopiero to, co powiedziałam, musiałabym się powtórzyć. Ten tydzień
Obserwujcie sny, zapisujcie wszelkie pomysły, wszelkie idee, wszelkie obserwacje, odczucia, uczucia, przeczucia. To webinarium o kartach ma także drugą część, wiedza duchowa. Więc ja o tym więcej mówię. Co powinniście, czego nie powinniście. Teraz też czytania czy uzdrawianie ma o wiele większą moc. Tyle jest różnych możliwości. 60 czy ponad, już sama nie wiem, ile tych usług mam na swojej stronie. Jest ich dużo. Są specjalne pakiety, żeby wreszcie coś wyjaśnić sobie samej, samemu, zrozumieć coś bardziej. Uczyć się na własny temat, bo widzicie, ta intuicja będzie uderzać, będzie wam podpowiadać. Pytanie, czy zaufacie? No i być może potrzebujecie nawet ekspresowego czytania, żeby wiedzieć, co dalej robić. Naprawdę zapraszam, bo będzie się działo. Okej. No i tak. Judgment, 10 i 2. W innych kartach to jest ten zawieszony do góry nogami, który oznacza ryby. A tutaj judgment, 10. Ty tak naprawdę już wiesz. Ty znasz prawdę. Koniec tygodnia. Ty wiesz, o co chodzi. Możesz także otrzymać wynik sądowy jakiś. No coś, jakieś postanowienie, konkretna rzecz. Ale ty też i oceniasz sytuację. Ty już wiesz, w którą stronę iść. Może też ktoś starać się wrócić z przeszłości. I coś ci zaproponować, coś ci powiedzieć. Ale obok stoi, widzicie, ona się z niczym nie śpieszy. A więc bez pośpiechu posłuchać, przemyśleć, zająć się sobą, z niczym się nie śpieszyć, obserwować, słuchać intuicji, sny, znaki, wizje, przeczucia. Pokażą wam, co macie zrobić. Z niczym się nie śpieszyć, żeby nie wiem, co się działo. Ale widać, że będzie się działo. Na pewno nie tracić tego, co najcenniejsze, spokoju wewnętrznego. Natura, widzicie, pokaże, tak samo sny, znaki, wybrać się na łono natury, spacerować. Świeże powietrze zawsze dobrze robi, oddychanie. Koniecznie posłuchać tego, co było w czytaniu na ten czas, co twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała z kart duszy, które to jest właśnie na każdy tydzień we wtorki pokazuje. Posłuchać tego jeszcze raz, ponieważ wyjdziesz na łono natury, możesz nagle coś zrozumieć. Bo odzyskasz spokój wewnętrzny, bo jesteś sam sama na tym spacerze, najwyżej z czworonogiem, najlepszy przyjaciel. I nagle coś rozumiesz. Wdychasz świeże powietrze, głębokie oddychanie, uspokajasz się i coś do ciebie przychodzi, coś staje się jasne. No, może być, jak najbardziej, kochani, może być, że odezwie się stary przyjaciel, przyjaciółka, ktoś pojawi się nowy, zaproponuje ci spotkanie, rozmowę, czy przetekstuje, czy zaraz zapytamy, czy to będzie dobre dla nas. No oczywiście pamiętajcie, że jest to czytanie publiczne, to nie jest czytanie, mimo że dla zasubskrybowanych, żeby nas było mniej, ale to ciągle nie jest czytanie prywatne. Ale to mówi o energii, tak, i to patrzcie, kto może wrócić. Ktoś z przeszłości, a jeszcze bardziej z przeszłych żyć. To będzie ktoś, dla tego kogoś, komu się z was pojawi, że będziecie się czuć, jakbyście zawsze znali tę osobę. Długie rozmowy, świetnie czujecie się w obecności tego kogoś, dlatego że już przeszliście życia, w poprzednich życiach byliście raz.
i umówiliście się, że znowu spotkacie się w tym czasie. Oczywiście zapowiada to karmę, z tym, że nie należy się nastawiać na coś najgorszego. Może to wreszcie jest wynagrodzenie. A po to jesteśmy tutaj, żeby się uczyć, no nie oszukujmy się. Ale to będzie bardzo silne dla tych, którzy to przeżyją. Pytaj, o co prosisz. Ja nie wiem jak wy, ale ja ostatnio przez kilka nocy widziałam i to biło od 9, zdaje się, czy 8, nów księżyca. Tak w moje okno, a nów to początki. Tutaj jest wyraźnie, zanim zdmucha ten mlecz, poproś wszechświat, no Boga, anioły i tak dalej, i ludzi, czego potrzebujesz. Poproś. Więc to może być poproszenie o pomoc, to może być poproszenie o poradę, o czytanie, o uzdrawianie, webinarium, naprawdę zagłębić się w siebie. Może potrzebujecie iść do adwokata, może do księgowego, zasięgnąć porady. Ok? Może do psychologa. No, kogo tam uważacie, że tej pomocy wam dostarczy? A zapytam jeszcze o tych, którzy są w małżeństwie. Co dla nich jest? I znowu pamiętajmy, że to jest publiczne. Jaka energia? No patrzcie, wymaganie siły, mocy. Co oznacza, kochani, że albo macie do czynienia z lwem, albo sami jesteście spod znaku lwa. Ale może też oznaczać miej siłę i moc na to wszystko, co się będzie działo. I pamiętaj, że więcej pszczół zdobędziesz na piękne kwiatki i tak dalej, niż na ocet. Jest takie powiedzenie. A więc miło, przyjemnie, grzecznie, dyplomatycznie. Ale pamiętacie, była czakra gardła. Wypowiedz się, powiedz, co cię boli, powiedz, co już nie jest tak. I być może, że i usłyszysz. I usłyszysz wcale w nieprzyjemny sposób. To może być wybuch, kłótnia, złość, konflikt. Ale ty masz to zrobić dyplomatycznie, jeśli potrafisz. Tutaj to jest anioł odwagi. Jednocześnie umieć się wypowiedzieć i powiedzieć. Już nie ma zamiatania pod dywanik, bo widzisz, że to nic nie dało. Okay? Więc czas się wypowiedzieć tak, jak to powinno się zrobić. No i patrzcie, znowu balans, 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 równowaga duchowa. Czy jest balans w twoim związku? Ty się czujesz szczęśliwa i on jest szczęśliwy. Ty się spełniasz, on się spełnia. I nie ma z tego powodu konfliktu. Czy brak balansu? Jedno o tym, drugie o tamtym, to się kłóci, to w ogóle nie chce rozmawiać. I co to jest? Okej. Dla tych, którzy są na początku związku, czyli dopiero się nieomalże poznali, no mogą być chęć wprowadzenia się razem, zaręczyn, że to gdzieś w którąś stronę idzie, czuć się romantycznie. O, ci nowo zakochani, patrzcie, patrzcie. Patrzcie, patrzcie. Flirtują, ekstra. Flirtować, świetnie, flirtować pomalutku i podwyższać swoją wibrację, czuć się świetnie. No, to by się nam wszystkim, kochani, przydało, nie tylko tym zakochanym. Praca, kariera, biznes. O to jeszcze zapytam. Jak wygląda? O, już od razu wyskoczyła. Pracujemy nad tym, co kochamy. I to doprowadzi nas do sukcesu. Ten ktoś maluje, nie dlatego, że mu kazali i ślęczy. Ten ktoś maluje i patrzcie, maluje miłość. Maluje, bo kocha to robić. Malowanie to jego pasja. Robi to, kiedy wstanie o świcie i będzie do północy malował, ile da radę, ile wytrzyma fizycznie. I pracujemy, bo kochamy, co robimy. Kierujemy się pasją, zamiłowaniami.
I malujemy, jak widzicie, to, co przedstawia spokój, balans. Ej. No, ostatnie porady, a więc High Priestess to kapłanka, super intuicja, to może być też osoba spod znaku wody, ryba, skorpion lub rak, ale to jest ktoś, kto ma świetną intuicję i posługuje się intuicją. Może to jesteś ty osobą, może zechcesz rady od takiej osoby. Ale słuchaj własnej intuicji, bo ci będzie podpowiadać ekstra. I tutaj może zmienić się, to jest ostatnia wiadomość, koło fortuny. Koło fortuny, jak ja widzę, to od razu myślę o takich rzeczach jak podróż, ktoś z podróży, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana pracy, zmiana związku, wejście w coś nowego, no bo jedynka to początek, zero od serca duszy. Nagle możesz otrzymać świetną propozycję pracy, współpracy, wyjazd za granicę, jak najbardziej, nowy samochód. Myślałeś, że nie stać cię, a nagle stać cię, albo dostajesz w prezencie, lisujesz i tak dalej, wszystko możliwe. Ale także nagle twój los się odmienia. Słuchasz swojej intuicji i ty wiesz, w którą stronę iść. I macie dwa serca, od serca, z duszy. Nie dlatego, że ktoś naciska, nie dlatego, że ktoś każe, nie dlatego, że ktoś wymaga, tylko ty czujesz we własnym sercu i duszy, że tak powinieneś postąpić. A ten tydzień naprawdę dużo pokaże. Tylko czy będziesz słuchać. Także już wiecie, że jak ja widzę koło fortuny, to może też tak być, że ktoś wróci z przeszłości i zechce, żebyś się wkręcił, wkręciła w karmę. To też będzie. To też widzę. Nie ma złej czy dobrej tu podpowiedzi, odpowiedzi, reakcji. Ten, kto zakończył już z karmą, bo przerobił wszystko, lekcje długi karmiczne, webinarium o karmie i a przeszły życia, wędrówka duszy, już są tacy, którzy to wszystko zaliczyli i z karmą nie mają do czynienia. Już zrozumieli. Odcięli się, uzdrowili i jest po wszystkim. Ale ci, którzy jeszcze dalej tego nie zrobili, a wszystko jest na mojej stronie internetowej. Wszystko do waszej dyspozycji. Włącznie z uzdrowieniami cały pakiet, który naprawdę da wam moc informacji i do uczenia się, ok, do przyjęcia. Jeżeli się ktoś wkręci, no to znaczy, że jeszcze nie zakończone są lekcje, że coś niezrozumiane, nieuzdrowione i dalej się kręcimy w kółko, ok? Ale pamiętajcie o tym, bo to najbardziej mnie woła, ok? O tym, żeby działać bezpiecznie, być w bezpiecznych momentach, bo był Archanioł Michał z tą tarczą i teraz tu mamy tych chowających się, czyhających. Więc to nie znaczy, że macie kierować się strachem. Wiecie, że strach to niska wibracja. Oczywiście, że nie. Broń Panie Boże, po prostu myśleć rozsądnie, ok? Myśleć rozsądnie. Poproszę o jeszcze jedną wiadomość, słyszę na koniec. Ok, świetnie. Być rozsądnymi, kochani. Proszę, zadbać o siebie. Zrelaksuj się, poluzuj. Traktuj się dobrze. I synchronistycznie, wtedy, kiedy właśnie nie napięte, nie przerażone, przestraszone, ale kiedy jesteś rozluzowana, kiedy jesteś wypoczęty, wyspany. Synchronistycznie, piękne delfiny i siatka kryształowa na ziemi. Twoje modlitwy i pytania są odpowiedziane poprzez synchronistyczne wydarzenia. Zauważ je, bo ci podpowiedzą, jak zrobić, jak postąpić, w którą stronę iść.
Siatka kryształowa to pamięć, odpowiada za pamięć. Kto już przerobił moje webinarium o wielowymiarowości, ten rozumie, o czym ja mówię, plus międzywymiarowość, to wszystko jest dzisiaj ważne. Im, wiecie, wiedza to power, moc. Naprawdę zapraszam, żeby uczyć się jak najwięcej, ale poluzować i zwracać uwagę na to, co naprawdę jest istotne, a nie na wszystko, co się dzieje i mieć kompletny chaos w sobie. Kochani, buziaczki, uściski, życzę wspaniałego tygodnia i pa.